człowiekowi wilkiem. Człowiek człowiekowi strykiem. Lecz ty się nie daj zgnębić, lecz ty się nie daj spędzić. Człowiek człowiekowi wilkiem. Żydzi, uznani za nieludzi, mieli zostać całkowicie wymordowani. Polityka niemiecka realizowana była poprzez mordy, publiczne egzekucje, masowe wysiedlenia, wywłaszczania czy obowiązek pracy. Różne, okrutne represje wymierzone przeciwko polskim obywatelom. Ari Goldstein, wspomnienia. Pierwszego września 1939 roku Niemcy napadły na Polskę. W miasteczku rozległ się odgłos bombardowania. Musimy stąd uciekać, do większego miasta, do Łodzi, powiedział ojciec. W pośpiechu załadowaliśmy na furmankę najważniejsze rzeczy oraz żywność dla nas i dla koni. I ruszyliśmy w drogę. W godzinach nocnych dotarliśmy do Łodzi, gdzie okazało się, że Niemcy nas uprzedzili i już zdobyli miasto. Zawróciliśmy tą samą drogą do Widawy. Gdy dojechaliśmy do Widawy, doznaliśmy szoku. Wszystkie żydowskie domy wokół placu były spalone, wszystko uległo zniszczeniu. Zostały tylko ruiny. Do Widawy powróciło 25 rodzin. Pozostaliśmy bez niczego i bez dachu nad głową.